Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj, 28 lipca 2017 roku, przyjechaliśmy do kolegi Grzegorza Cymera do miejscowości Budczyce przez D. Tutaj jest bardzo piękna okolica, lasy. No, pogoda dzisiaj na szczęście już dopisuje, bo wczoraj, kiedy tutaj rozpoczęliśmy robienie zdjęć gołębią, to padało. Dzisiaj mamy już takie, troszeczkę zobaczmy, wypogodzone. A to jest istotne, że za chwilkę będzie lot. I niestety troszeczkę za późno ta pogoda przyszła, bo jak kolega Grzegorz mówił, nie mógł sobie jeszcze tych ostatnich swoich treningów, które gołębie odbywają, pooglądać. Dzisiaj już będą te gołębie koszowane na lot. Jaki jutro, lot? Jutro. Jutro, przepraszam. Jutro na lot będzie krótki, lukał 200, około 50 km. To jest ostatni, nie, jeszcze? Ostatni lot. Ostatni lot, który został przełożony ze względu na trudne warunki pogodowe z 3 maja. Tutaj prawie łzy w oczach widzimy kolegi Grzegorza, bo kolega Grzegorz niestety z uwagi na okoliczności, wypadek, któremu uległ i ma takie troszeczkę ograniczone ruchowe, no musi się choroby pozbyć, także zobaczmy, to jest naprawdę ostatni lot, który będziemy tutaj, będzie oglądał on u siebie. No, miał nadzieję, że jeszcze potrenują te gołębie tutaj trochę wczoraj czy przedwczoraj, ale niestety warunki atmosferyczne to uniemożliwiły. Tutaj gołębnik, który mamy z tyłu za kolegą Grzegorzem, to jest gołębnik taki, widzimy, drewniany. Ten gołębnik tutaj w ramach tego, że kolega niestety będzie, tak jak mówimy, musiał się rozstać z tym sportem gołębiarskim, on za chwilę nam powie więcej o tym, będzie na sprzedaż. A tutaj mamy obok też gołębnik, ten lotowy, ten, do którego te gołębie będą tutaj przylatywać. Powiedzmy może więcej tutaj o koledze Grzegorzu. Wprawdzie go dużo nie trzeba przedstawiać, gdyż wyniki, które on zna, to czynią go znaną postacią w Polsce, na wystawach ogólnopolskich, i mogliśmy spotkać i w wielu, wielu miejscach spotkać się też z gołębiami, przede wszystkim z wynikami, które te gołębie osiągają. No witam przede wszystkim wszystkie koleżanki i kolegów hodowców. No, jestem na etapie końca hodowli. Niestety zmusiło mnie do tego zdrowie. No i co? No i będziemy sprzedawać wszystko, nie? Taki. Grzegorz, ale sprzedaży przyjdziemy za chwilę, bo widzę, głos ci się łamie pomału, bo no, to jest naprawdę ciężka pasja sprawa. Pasja życiowa, która niestety muszę przerwać. Tutaj powiedz teraz tak, gołębie kiedy zaczynałeś hodować? Już w dzieciństwie się zajmowałem hodowlą gołębi. A to była taka hodowla, że tylko ty miałeś, czy jeszcze znaczy rodzice, nie, dziadek? Brat tak gdyby wprowadził mnie w to, koledzy tutaj po sąsiedzku i tak dalej. Także to była taka pasja ogólna hodowców, kolegów i mojego brata tam, który mnie jak gdyby zaszczepił tym. I kiedy to miało miejsce? W dzieciństwie? W dzieciństwie. A do związku kiedy wstąpiłeś? Późno, bo już byłem dorosłym chłopakiem, już byłem żonaty, także tu poprzez namowę takich kolegów, z moich znajomych, jak gdyby dałem się namówić, żeby zacząć lotować tymi gołąbkami. No tam początki były bardzo trudne, bo to gołębie były z bardzo takich przypadkowych źródeł. Niektóre nawet były takie właśnie przybłędy, które tam zostawały gdzieś po stodołach łapane. Ale to wszystko zaraz się zweryfikowała kabina i została jakaś tam ich niewielka garstka, albo w ogóle praktycznie zostały pogubione w lotach. Dlatego zacząłem szukać gołąbków. Pierwsze takie poszukiwania to były u mojego wujka tam w Legnicy, który mnie zasilił takimi gołąbkami fajnymi. To były Faber Szelens, one były dosyć szybkie, te gołębie. No i tam to były takie pierwsze początki. Później, ponieważ były trudne loty, te loty dosyć duże straty i nie mogłem sobie z nimi dać rady. No i zacząłem szukać czegoś innego i w 2003 znalazłem gołąbki wartościowe z Niemiec. Tam mam takiego znajomego, który mnie poznał z takim starszym hodowcą, który miał trochę gołębi takich starszych na rozpłodzie, których się chciał pozbyć. No i właśnie w ten sposób zacząłem te gołębie, które w tej chwili mam. Pamiętasz nazwisko tego, czy imię, nazwisko? Riddle, tak. Nie tam Rysiek William, Riddle, ten z tego zespołu Jam? Nie, William Riddle się nazywał. Tak. I to był facet, który miał bardzo fajne gołąbki, starsze takie. I z tych starszych gołąbków nawet między innymi był olimpijczyk złoty, który był bezpłodny. Później żeśmy go doprowadzili z powrotem do płodności. I przez tego gołębia się poróżniłem z tym hodowcą, bo nie mógł mi uwierzyć, że ten gołąb wrócił. Tak, bo on był 12-letni, a był po naprawdę trudnych lotach. I ten gołąbek, jak gdyby tutaj jest dużo tych gołąbków, tych gołąbków. Tak. No i to tak wygląda. No, pytanie jeszcze, tutaj oddział od początku tutaj lotujesz tym oddziałem? Nie, lotowałem w oddziale Czebnica. To był mój rodzimy oddział, ale tam był taki moment, że całą sekcją przeszliśmy do oddziału Czeszów. I teraz jest oddział Czeszów tu? I teraz tak. Ten 347 to jest Czeszów? Tak, tak. Aha, bo ja myślałem, że właśnie Trzebnica, przepraszam. Hodowców dużo jest tam, jak już jesteśmy przy oddziale, powiedz ile? Jest 72, czynnie lotowujących jest około 60. Takich rywali, jakich największych tutaj masz? Największych rywali, no takich, moim podstawowym rywalem to jest tandem Szypa-Itczak. No, z którymi walczymy i bawimy się tak, jak to się mówi, na całego. To są tacy hodowcy, którzy mają też
parametry. Zawodowcy. Zawodowcy. Są tu jeszcze tacy hodowcy jak Matusiak Stemporowski, którzy to troszeczkę teraz tam słabiej lecą, ale były lata, że właśnie oni byli przed Szypą. Jak Szypa ze mną, jak Szypa był jak gdyby dalej, to z nim jak gdyby walczyłem o te pierwsze laury. Czyli on był takim moim głównym rywalem. No w tej chwili się włączyło kilku takich młodszych może starzym, nie, ale starzym. Starzym może starszych, tylko aha, zaczynają grać. Tutaj prezes Krzysiu Sobczyk, którego pozdrawiam. No i tu no, młodych hodowców też kilku się zaczyna też tam pokazywać. No nie chciałbym tam kogoś ominąć, no jest tu kilku takich już. Ale tutaj powiedzmy, to nie tylko tutaj mamy kolegów z oddziału tutaj Czeszów, ale mamy też tu zaraz blisko po sąsiedzku dosłownie ile? 15 kilometrów? 20, Parasz, 25. 20. Tutaj 25. Też był, który też niestety likwidował hodowlę. Też mu się głos na filmie łamał, jak mówił o swoich gołębiach. No właśnie kolega Bogdan, tak, Bogdan Michala, który też skasował hodowlę. No, a tutaj, ale powiedzmy tu jeszcze we Wrocławiu mamy, tutaj naprawdę jest wielu hodowców, z którymi przychodzi się rywalizować. Bardzo trudna konkurencja, jest tu kilku takich naprawdę zawodowców i no jest z kim walczyć, zwłaszcza już w tych lotach okręgowych, rejonowych, żeby wygrać z tymi hodowcami, to trzeba włożyć troszkę serca i czasu. Powiedzmy jeszcze tym oddziale, te sukcesy, które masz tutaj w oddziale zdobyte, w okręgu, w regionie, w ogólnopolskich, to przybliżmy hodowcom jeszcze, jakie takie, co uważasz takie za swoje największe osiągnięcia? Największym moim sukcesem to jest mój 7810, którego zgubiłem właśnie po zmianie rejonu lotowego. Kiedy go zgubiłeś? Zgubiłem go zaraz po zmianie w 2014 roku. 7810, to jest numer tego gołębia. Tak, to jest taki gołąb, który miał w kategorii B w pierwszym roku 5,10. Czy jakoś tak 5,20 z czymś, może już nie pamiętam, bo to już było dosyć dawno. I w następnym roku wyleciał, znowu był dwa razy pierwszy, raz 17 i 9, wyleciał olimpiadę. I posłałem go, chciałem go poprawić i do dzisiaj się poprawia. Tak, czyli jeszcze jest szansa, że wróci. A z którego roku to był? On był z 12. No to jeszcze ma szansę. Zginął w 14, no wątpię, że ten gołąb wrócił, no chociaż może jakiś cud. No, zobaczymy. No. Najgorzej jak wróci, a nie będzie do czego. No, no właśnie. Ale, no, ale dom wtedy jakoś znajdziemy na pewno. No to jest taki mój, to był taki jak gdyby mój pupil, on bardzo do mnie przelatywał, to był taki fajny gołąbek. No i mistrzostwa tam ogólnie okręgu w kategorii A, w kategorii B. Dużo wicemistrzostw w GMP, jakieś tam wicemistrzostwa. No różne tam. Na szczeblu ogólnopolskim jaki największy sukces? Największy sukces, no jest zeszłoroczny sukces. Drugi, przepraszam, szósty przodownik w Polsce w GMP. No 13 w kategorii A przodownik. Także to są takie moje jak gdyby największe sukcesy, nie? Ale tutaj jeszcze kolega tak może nie do końca chce powiedzieć, ale ja powiem tak, wczoraj robiliśmy zdjęcia, przy okazji oglądaliśmy lodowody, kolega przynosił też tutaj karty ocen tych gołębi z różnych wystaw, ale mieliśmy też dużo dyplomów. Przy jednym gołębiu, którego pokazywałeś, to był właśnie ten, który mówiłeś? To znaczy nie. Tego gołębia nie mam, nie, tego. Ale, to jest, ale te dyplomy, to jest... co miałeś, to były tam było masę, było, ile ty masz tych gołębi, dyplomów z jednego nagrodami? Gołębia mam dyplomów 32. Tak, i tam chyba ja patrzyłem od 9 pierwszych nagród. Konkursów. Tak, 9 miałem. Pierwszych nagród. Tak. I co to gołąb jest? To jest gołąb z linii, wywodzi się z gołębi Ligiesta, Romaina Ligiesta. Jest to gołębia Pantera, to jest znany gołąb tu w okolicy. Hodowcy, którzy mają z tego gołębia jakieś gołębie, to wiedzą. To są te czarno-białe takie? To są czarne, tak. I niektóre właśnie jak połączeniu czyli są... To tak jak są tygrysy popularne, to teraz pantera. One są, też one są czarne, tak? Tylko wychodzą z białym, jeżeli połączę je z takim gołąbkiem 444, z takim kulawym tak zwanym rozpłodowcem, to wtedy on bije właśnie w krasę gołębie, bo on wywodzi się to z białej czarno-białe samicy. Czarno-białe wtedy. Tak, ona się wywodzi, on się wywodzi z białej samicy, w 90 roku była biała samica i on jak gdyby... Bije takie krasiaki. Nawet jest z gniazda jeden bardzo krasa samiczka, a drugi z gniazda, będziecie Państwo widzieć, jest czarny. I to są wspaniałe lotniki, lecą od młodego. Dzieci tej samicy, no nie chcę się tam chwalić, no ale w zeszłym roku trzy samice były, które miały po 8 konkursów tak zwane na listach, a jedna samiczka miała 9 konkursów, bo przyleciała z 800 w konkursie, tylko się nie odbiła. I nie odbiłem jej w ogóle. Ponieważ nie wiem, co się stało z tipesem, przyleciała z już uszkodzonym tipesem. Dlatego no, byłem bardzo rozczarowany, bo 800 roczniak to jest coś wspaniałego. W tym roku ta samiczka powtórzyła ten maraton, była 10 w okręgu. I co najciekawsze, ta samica ma roczniaka młodego, roczniaka, tak dobrze mówię, który też w tym roku zrobił 7 szpicowych konkursów, czyli już prawnuk do Pantery. Przepraszam, wnuk do Pantery, a wnuczek Pantery, właściwie dwa z gniazda, był czwarty w tym roku i 11 na okręg z maratonu. Ma dwa konficjent z hakiem tam małym. No masz też takie gołębie, które się otarły prawie o olimpiadę, nie? No tu pokazywałem właśnie, był taki samczyk, którego spanikowałem, bo miał trzy razy drugi, raz trzeci. I wystraszyłem się, bo miał same krótkie loty, że 500 była taka dosyć wieczna, że go stracę i go nie dałem na lot. No i się spieszył od razu, zrzucił trzy pióra, już mi nie poprawił.
tego wyniku. Zrobił tam jakieś konkursy, ale powyżej powiedzmy tam 50, gdzie to od razu go zdyskwalifikowało, nie? Także miał 2 konficjent z 4 lotów i tutaj kolega Dominik mi podpowiadał, że on ma tam jakiegoś super gołębia przed właśnie tym lotem, takimi krótkimi. Ja się nic nie chciałem odzywać, żeby nie zapeszać, no ale mimo wszystko nie udało się dograć tego gołębia. No, ale w tym roku otarł mi łzy, ja siadł pierwszy na 600, ma dużo szpicowych konkursów. Nie wiem, czy by znowu nie był w czołówce w Polsce w D. Jeden gołąb jest taki, który prawdopodobnie będzie w czołówce w Polsce w D, ale też będzie do sprzedania ten gołąb, który w zeszłym roku i przedzeszłym roku był najlepszym w okręgu na wystawach. W tym roku ma 8 w C, 10 w B. No tam różnych innych konkursów ma dużo czołowych, także w piątce tam jest chyba 7 konkursów w tym roku. Tutaj zrobiliśmy zdjęcia wszystkim gołębiom wczoraj u kolegi Grzegorza młodym, to jest chyba 115 młodych, bo planowałeś nimi lotować, ale tak. Nie będziesz lotował, niestety tutaj, tak jak mówiliśmy, kolega troszeczkę na zdrowy miał wypadek, a jeszcze powiedzmy, kolega tutaj, jakby ktoś chciał, to robi tutaj z tyłu za plecami, słyszymy tam dźwięk dochodzących maszyn stolarskich, schody cymer, widziałem bardzo ładne z litego takiego dębu, pięknie wyglądają i to niestety się dla kolegi troszeczkę skończyło na jednym montażu gorzej. No tak się zdarza, no co zrobić, ale powiedzmy 115 gołębi młodych mamy i plus wszystkie lotniki. Lotniki mamy już część zdjęć wykonanych, one wcześniej były zrobione, gołębie rozpłodowe również, natomiast one idą jeszcze na ten jeden lot zostają i dopiero po locie będą wtedy sprzedane, dlatego nie wiemy co doleci. Bo... Znaczy no jest ich około 70 kilku, dokładnie nie wiem, bo tu trochę syn pomaga mi w tej chwili. No i no zobaczymy, co przyleci, będą wszyscy mogli sobie nabyć z tych gołębi. Są to wybitne gołębie. Te gołębie, mówiłeś, miałeś telegiesta, ale jak robiłem tam wczoraj skany rodowodów, to widziałem też, były gołębie i zachodnie wykupywane, widziałem ze wspólnych gołębników, miałeś takie, co ciekawe, bo miałeś z UZ domu, zdaje się, drugiego lotnika, tak? Znaczy nie, to jest z Majorki. Z Majorki, przepraszam. Tak, z Majorki miałem drugiego lotnika i piątego. To są kupione gołębie na aukcjach. Jest też gołąb właśnie z UZ dam, to był gołąb taki czołowy, samiczki mi brakowało i kolega mi go kupił. Na tej aukcji końcowej, z końcowego, jak gdyby, finałowego lotu. Także takie gołąbki były wprowadzane. Takie... Ale miałeś też te holenderskie, widziałem De Bruyne, tak? Tak, De Bruyne jest tam 5 sztuk bodajże albo 4. Jeden gołąbek wyleciał, bo tutaj osoba, która mi karmiła przez teraz ten okres, wyszły nienapite gołąbki i wyleciały 2 gołąbki, między innymi właśnie jeden De Bruyne. Jeden jakiś, nawet nie wiem jakie młode są po nim, bo jeszcze nic po nim nie uciągłem. To jest świeże, to jeszcze tak naprawdę nie wiem, co to są za gołąbki. Ale tamte legiesty, o których mówiłeś, to są gołębie już sprawdzone, bo to są tak jak w 2003 roku, mówisz, zacząłeś latać nimi, tak? W 2000 pierwsze gołąbki właśnie były nabyte, centralny siostra gołąbka olimpijskiego kolegi Kostosza, z Gniazda był ten gołąbek, to jest... Luisa Matewsa. Tak, Luisa Matewsa. Tego złotego olimpijczyka z siostra Poznania? Z Gniazda. Sport F kategoria, tak. I to był właśnie gołąbek, który się wywodził z ligiestowych gołębi. I ja po prostu zacząłem jeździć na montaże do Belgii, to sobie zaraz zacząłem węszyć tego hodowcę i wyczaiłem, gdzie on jest. No i tam udało mi się kilka gołąbków, bo w tej chwili tam siedzi dosyć taka mocna ekipa z Chin i z Arabów, otoczyli tego hodowcę. I aha, i oni ciągną mnie jako. Trudno jest wydobyć gołębia za jakieś takie przyzwoite środki. No i to tak wygląda. Tutaj u nas te gołębie będą na aukcjach wszystkie, ale my jeszcze teraz już te ostatki, kiedy mamy możliwość z kolegą Grzegorzem, kiedy jest tutaj przy gołębnikach, porozmawiać jeszcze, powiedzmy, jakimi systemami lotowałeś? Czy to było gniazdówka, wdowieństwo, totalne wdowieństwo? Zaczynałem gniazdówką. W tym roku lotowałem wdowieństwem. Było to część połączonych wcześniej, część później. Ale tu jak miałem tą kontuzję, wypadek, to po prostu były połączone w pary i później rozdzielone tutaj na dole. Zniosły jajka i rozdzieliłem. I tam jest tylko 7 par u góry, które są, teraz mają normalnie jajka, nie? Już ich nie rozdzielałem. A jak zapatrujesz się tutaj na środki... Tylko, że plastikowe jajki mają podłożone. Stosujesz jakieś suplementy diety, jakie tutaj? Nie, dużo tego, nic szczególnego. Nic szczególnego, nie staram się jakoś tam komplikować. Gołębie są badane co tydzień w piątek. A na czym polega badanie? Że badanie kału. Tak? Tak. Aha, kału. Badam w szpitalu, mam tu zaprzyjaźnioną panią, która mi robi te badania w szpitalu. Ludzkim szpitalu, tak. Zawożę co piątek, mam od razu... Może nie mówmy, w jakim, żeby tam... Nie, absolutnie nie mogę powiedzieć nawet, bo to pani mi kiedyś zabroniła, żebym cokolwiek mówił na ten temat. Tutaj mamy też gołębnik, który jest za tobą, to jest gołębnik, który ci... Tutaj była taka z tym historia związana, że syn tak chciał zawalczyć z kim? Z Dominikiem? Znaczy tak, chcieli mnie tu ograć i tu... Postawili? Postawił syn gołębnik, właściwie obaj synowie wtedy jeszcze postawili w 2014 roku.
No ale nie udało im się. To jest Dominikiem Palarskim go stawiali razem, to znaczy, tak? Stawiali go synowie, a Dominik miał im tu pomagać, ponieważ no, doszło do takiego tam, jak u mnie, żeśmy robili gryla, tak jakiegoś michów. Zakładów. Jak to się mówi, zakładów, że ogra mnie moimi gołębiami u mnie, tak? Z synami, no i tak to się nie udało. No, ale się nie udało, bo gołąbki zachorowały na adeno dosyć brutalnie. Przyjechał jeszcze, oglądał je Dominik przed samym włożeniem, także proponował mi, żeby ich w ogóle nie wkładać. Ja się uparłem, żeby je włożyć, no i były ogromne straty. No i tak to się skończyła, ta nasza przygoda wtedy z tym zakładem. Dobrze, to popatrzmy, podejdziemy może bliżej do tego gołębnika, bo popatrzmy jeszcze tutaj, bardzo ciekawe, jakby ktoś by chciał ten gołębnik później nabyć czy coś, to nie zwróci uwagę, jak jest zrobione, na przykład karmienie po fajnie z wolier tutaj. Tu widzę, co masz, ten aronia, borówka amerykańska, te jak jagody. Zobaczmy takie karmiki podobne z tych rozwiązań, które u nas mieliśmy, ale zobaczmy, tutaj kolega Grzegorz ma ładnie tutaj zorganizowane. O, zobaczmy, z metalu wykonane. Zasobnik. Są z nierdzewki i tak. Tak, dziurki tam są. One są bardzo łatwe w użytkowaniu. Popatrzmy, żeby tu nie było, że ten karma jest w środku, o, widzimy. Także tutaj. A tutaj masz teraz jakie gołębie w środku? Tym mamy gołębie? Dwie parki, które sobie zamówili hodowcy, młode. Aha, że jest, na zamówienie niejako. Tak, na zamówienie i tutaj jeszcze była pantera. Czyli on jest pusty 47. Teraz? Tak, teraz jest pusty, bo już gąbki właściwie porozdzielałem, bo nie ma kto ich chodzić, ale no przez to, że zamówili ci hodowcy sobie kilka młodych i jajka tu są dwa zamówione, to zostały pociągnięte te młode. Będą zabierane młode teraz przed albo no, w trakcie tego rozstania się. Dobrze, tutaj popatrzmy. Kolega ma obok ten gołębnik lotowy też jeszcze. No, tutaj będzie musiał te budynki na coś wykorzystać, bo tego gołębnika to za bardzo sprzedać nie idzie. Technologii na razie takiej taniej, żeby przenieść taki gołębnik, nie znamy. Nie, to będzie prawdopodobnie wybrane. Tu wloty masz, tak? One lądują tutaj na dole? Tak, tak. Tu są wloty, zobaczmy. Tu są wloty. O, tak są zorganizowane, widzimy. Tu są przesuwane, jeżeli ktoś chce wypuszczać gołębie, to są przesuwane. Bardzo teraz ciekawe rozwiązanie. Teraz są na razie tak założone tutaj specjalne takie tunele, z tego względu, że często miałem taką sytuację, że moje czołowe lotniki, jak przelatywało powiedzmy 15-20 sztuk naraz, się nie odbijały. To przeskakiwały, tak. Mimo, że jest bardzo mały otwór, przeskakiwały i te gołębie... To jest właśnie to, co każdemu zwracamy uwagę. Trzeba czytać instrukcje. W instrukcjach jest napisane, że żeby zapewnić 100% odbicie, należy zapewnić fizyczne oddzielenie, żeby jeden gołąb stał po prostu w danym momencie tak na polu. I to trzeba bardzo, bardzo na to uważać. O, i teraz jesteśmy tutaj w gołębniku lotowym. Kolega ma być tutaj drewniany róż, ale wysoko masz tak, nie? 60 cm. Jest to bardzo dobre przy rzadszych, jak gdyby... Sprząta się. Tak, tak. To jest, rzadziej. Tak, tu są gołąbki typowe, samczyki lotowe. Są to gołębie, które tutaj jak widzimy... Ale patrz, Grzegorz, jak one nieświadome, takie zadowolone na ostatni lot, idą za te 2-3 dni, wrócą i będą już wtedy później, jak pójdą do hodowców... Proszę wtedy... sobie zwrócić uwagę, to jest gołąbek z czarnej gołębi. Tak. I tamten to jest syn pantery 1, tu jest drugi syn pantery i one nie mają niebieski żaden... nakrapiany. No. Tak, bo to są z gnieździaki, 75 i 74. Mhm. To większość z tych gołębi, z tych czarnych, nie ma celi nisko. To jest jedyny samiec, który ma nisko cele, ale tylko z tego względu, że ta stara samica, którą wcześniej miał tutaj młody, bo ciągłem po nim młody. O tym na dole tutaj, tak? Na samym dole, tak. To on do tej samicy tutaj latał i ona tutaj. A tak, to większość tej gołębi ma cele tutaj i to są bardzo... I one same te cele tak zasiedlają, że wyżej, czy ty im specjalnie tak nie dajesz? Same zasiedlają same. I robię taki trik. I tutaj proszę sobie zobaczyć, wchodzimy na ten gołębnik i znowu czarne. I mimo, że to są roczniaki, mają u góry cele. Mhm. I to jest między innymi brat mojej pantery, a to jest syn pantery. Ty mówisz o tym czarnym tutaj, tak. Teraz co mamy i ten po lewej tak, stronie. I proszę sobie zobaczyć, tu są stare, dorosłe gołębie. I żaden gołąb nie ma zasiedlonej u góry. Tu jeszcze jest taki 73, które pozabierałem tam do zdjęć. Ten, o którym żeśmy rozmawiali, ja ale... Też pokazywać za chwilę. Tak, bo to są jeszcze kilka samców jest zabranych, ale tu chodzi o to, że one nie mają nisko celi. Wszystkie zasiedlają bardzo wysoko cele. Tu zobaczmy, kolega, jak ma urządzone drewniane ściany, lite deski, nie żadna płyta. Tutaj widzimy również róż, tam też to podobnie jest rozwiązane. Tak. Zobaczmy, tak. Jeszcze pokażmy to. Tutaj masz klasycznie, bo mnie ciekawiło, jak tu masz. Aha, to tutaj jest taka szyna. Na szynie. Taka szyna od szuflady, można tak, powiedzieć. Tak, szyna, tutaj jest pod spodem antena, jest wyfrezowane gniazdo, żeby było. I pojedyncza czysto. Antena, tu system jest jaki? To jest, przepraszam, Taurisa. Tauris. Widzimy pojedyncze anteny tak, Taurisa. Są tu trzy anteny, tak widać. Wlot. I to wiem, fajnie zrobione, one tu wychodzą, już nie podlecą. Tak, nie ma możliwości. Tutaj masz, widzę, z przodu miałeś te trzcinowe takie maty, tak, ale delikatnie. Zdejmujesz im niekiedy, czy nie? Nie, to jest cały czas. Tu nigdy nie jest nic zaciemniane, nie jest zamykane na szczelnie, tak jak mają w Belgii hodowcy, żeby było ogrzewane. Dlatego to był duży minus w tym roku na pierwszych lotach, bo były bardzo zimne loty i było trudno dogrzać te samczyki, dlatego nie robiły czołowych konkursów i kategoria A w tym roku ucierpiała przez te pierwsze loty.
I tu masz, jak się nazywa, z tego głębnika właśnie te lotniki pójdą jutro na ten lot. Tak. I tu będą. Tam tak. Jeszcze też masz loty? Tam mam jeszcze 7 gniazdów. To nic, popatrzmy. A nie będziemy tutaj, pokażemy. Dobrze. Bo nie mam możliwości za bardzo, żeby już tam wchodzi syn. Tam nie ma zresztą celowo wpuszczonych wdowców, tylko są z gniazda gołąbki, żeby to wyglądało. Dobrze, to na razie koledze tutaj dziękujemy, a pójdziemy teraz, pokażemy jeszcze te gołębie, które przygotowaliśmy w klatce. Kolega więcej o nich opowie, po czym są, jak te gołębie się sprawowały. No. Pokażemy te gołębie, od których się zaczynało, tak, ponieważ no, niektóre jeszcze istnieją. A gołębniki jeszcze popatrzmy. O Jezus, przepraszam, ten gołębnik będzie na sprzedaż. Żonie kwiatki podeptałeś. Kurde, właśnie nic nie mów. Ten gołębnik będzie na sprzedaż, także zainteresowane osoby tutaj do kolegi Grzegorza mogą dzwonić. I co ciekawe teraz jeszcze, bo kto jeszcze nabędzie gołębnik i gołębie, to z uwagi na to, że kolega teraz będzie miał troszeczkę więcej czasu, to będzie mógł przy okazji tym hodowcom służyć radą. Znaczy, no mam kilku w Polsce takich wspaniałych kolegów, których pozdrawiam serdecznie, którzy lecą tymi gołębiami z wielkimi sukcesami, wygrywają ogólnopolskie nagrody. A teraz będzie więcej, będę miał czasu. No będę miał trochę czasu, no. Tylko muszą mnie troszeczkę też słuchać, bo niektórzy są jeszcze tacy... Że wiedzą lepiej. Wiedzą lepiej, albo mają innych doradców, którzy im tam po prostu bardziej pomagają, no tak to jest. Dobrze, to przejdziemy teraz do gołębi.